Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. W kategorii do 60 kg Natalia Kowalska z klubu Carbo Gliwice. Natalia dzisiaj boksowała się z Olgą Bochniewską, Radom jak Radom. W czwartej rundzie niestety twoja przeciwniczka musiała opuścić ring, doznała kontuzji. No niestety i tak bywa w sporcie. Nie zawsze wygrane, zdarza się i tak. Też nieraz doświadczyłam kontuzji. Kurować się i życzę szybkiego powrotu do zdrowia przeciwniczce. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się spotkać w ringu. Powiedz, jaką była przeciwniczką? Tak naprawdę to ty bardziej napierałaś się na nią, zadawałaś więcej tych celnych ciosów. A mimo wszystko za dużo było przestojów w naszej walce. Każda z nas czekała, polowała. I przez to otworzyły się takie pauzy między jakimiś akcjami, ale chyba byłam bardziej zdecydowana i z tego względu zwyciężyłam. To jest twoja pierwsza walka, dostałaś się do półfinału. Każda zawodniczka, która walczy po raz pierwszy na mistrzostwach, w swoich pierwszych walkach, to jest tak zwane przytarcie, prawda? Czyli w kolejnych walkach powinno być Natalii już lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie, że pójdę za ciosem i jutrzejszy pojedynek wypadnie równie dobrze. Ale wiem, że czeka mnie jutro ciężka walka. Jest to bardzo doświadczona zawodniczka, nie tylko na ringach polskich, ale także międzynarodowych. Bardzo utytułowana. Na pewno dam z siebie wszystko. Postaram się iść naprzód. Jesteś ze swoją córeczką dzisiaj, Wiktorią, która cię bardzo dopinguje. Ogólnie na co dzień, Natalia, nie masz tak naprawdę łatwo z treningami, bo masz dzieciątko, musisz się zajmować i dzieckiem, i treningami, do tego masz szkołę. Jak to wszystko godzisz? Dla chcącego nic trudnego. Naprawdę jest ciężko wszystko godzić. Praca, szkoła. Chciałoby się dziecku jak najwięcej tego czasu poświęcać, więc na treningi bardzo często zabieram ją ze sobą, żeby jakoś miało jak najwięcej mamy, a także żeby móc się przygotowywać do kolejnych startów. Ty też przygotowywałaś się do tych Mistrzostw Polski. Powiedz, jak wyglądało ogólnie przygotowanie w waszym klubie? W okresie ferii były nawet po dwa treningi na dzień. Poza tym nie tylko ja jestem taką osobą pracującą, zajmującą się dzieckiem, dlatego też trener starał się być dość elastyczny i przyjeżdżał dla nas dwa razy w ciągu dnia, aby poświęcić nam ten swój czas i każdą z nas dobrze przygotować. To oczywiście z góry bardzo za to dziękuję trenerowi. Natalia, w półfinale zobaczymy cię już niedługo, także życzymy powodzenia i... Nie dziękuję, żeby nie zapeszać, przyniesie to pecha, ale postaram się, dam z siebie wszystko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.